Witajcie na kanale Car Rambler. Dzisiaj wybierzemy się w podróż w lata 80. do szwajcarskiego kurortu nad jeziorem Lago Maggiore, czyli do Ascony. Seria Opel Ascona zadebiutowała w 1970 roku i od razu zyskała dużą popularność dzięki uniwersalności. Uniwersalne były wymiary Ascony, która była większa od Opla Kadeta, ale mniejsza od Rekorda, jak i uniwersalne było też wyposażenie, na przykład silniki dostępne były zarówno te z Opla Kadeta od 60 koni, jak i te z Opla Rekorda do 90 koni, jak i wersji nadwoziowych było dużo. Były dwudrzwiowe i czterodrzwiowe sedany oraz hatchbacki. Nie bez znaczenia były też sukcesy sportowe. Na przykład w 1974 roku na Oplu Asconie zdobyto rajdowe mistrzostwo Europy. Seria B kontynuowała dobrą passę i miała przynieść producentowi rekord sprzedaży jednego modelu samochodu. Było to 1,5 miliona sztuk. Seria C zaprezentowana została w 1981 roku i miała ten rekord jeszcze poprawić do ponad 1 700 000 sztuk. Opel był bardzo bliski zdobycia też tytułu samochodu roku, europejskiego samochodu roku, gdy w 1982 roku zajął drugie miejsce za Renault 9. Na sukces na tym polu swojego samochodu klasy średniej Opel musiał poczekać aż do 2009 roku, kiedy to Opel Insignia otrzyma ten tytuł. Początkowo Ascony oferowano z czterema silnikami. 1.3N, ten miał moc 60 koni. 1.3S, który miał moc 75 koni. 1.6N, który miał moc 75 koni również. Oraz najmocniejszy 1.6S o mocy 90 koni mechanicznych. Rok po premierze, w 1982 roku, zaprezentowano wersję 1.8 o mocy 115 koni mechanicznych. Tutaj mamy wersję 1.6 75 koni, no więc N. Warto zaznaczyć, że N oraz S w oznaczeniach silników mówią nam o tym, jakie paliwo należy wlewać. Wersję N należało użytkować z paliwem normal, czyli 91-oktanowym. Wersję S należało zalewać benzyną 95 oktanów, czyli super. Dzisiaj na rynku niemieckim i niemieckojęzycznym funkcjonują również benzyny super plus, to są 98-oktanowe. Standardowo Ascona była oferowana z czterobiegową skrzynią manualną lub z trzybiegową skrzynią automatyczną. W roku 82 pojawiła się wersja pięciobiegowa skrzynia manualna. Za kierownicą bardzo wygodnie. Mam 1,85 m wzrostu i mieszczę się tutaj całkiem fajnie. Bardzo ergonomicznie rozmieszczone przyrządy. Tutaj mamy regulację temperatury nawiewu, kierunek, siła nawiewu. Tutaj mamy włącznik ogrzewania tylnej szyby, co nie było wcale takim standardem na początku lat 80. Za to samochód bardzo chwalili dziennikarze, że to ogrzewanie tylnej szyby jest. W wersji hatchback była nawet wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby. Popielniczka, włącznik świateł awaryjnych, duża półka, druga duża półka, nawiewy, miejsce na radio, kwarcowy zegarek, za którego obecność również samochód był chwalony. No, był to wtedy modny gadżet i każdy porządny samochód powinien był go mieć.
Włącznik świateł znajduje się po stronie lewej. Dziennikarze chwalili również w 1981 roku fakt, że możemy ustawić wycieraczki w trzech pozycjach: przerywanej, normalnej i szybkiej. Chwalono również fakt, że w samochodzie znajdowały się w standardzie zagłówki regulowane na wysokość oraz można było regulować kąt ich nachylenia. Było to coś, co zaznaczano w niemal każdej recenzji, że jest obecne. Zobaczmy, jak siedzi się z tyłu. Z tyłu siedzi się w porządku, to znaczy miejsca na nogi jest dosyć dużo. Dzięki temu, że fotele są dosyć cienkie, to tego miejsca nie brakuje. Jeżeli chodzi o miejsce na głowę, dla osoby 1,85 m, no da się wyprostować, ale już czujemy na głowie pod sufitkę. Poza tym, zobaczcie, kiedyś palono, musiała być popielniczka. W każdym samochodzie musiały być popielniczki na każdych drzwiach. Nie inaczej jest tutaj. Bagażnik. Bagażnik dosyć duży, głęboki. No, próg załadunku niestety wysoko, ale sam bagażnik dosyć pojemny. Lata 80. w Niemczech zdominowała dyskusja o kwaśnych deszczach, o zanieczyszczeniu powietrza. No i oczywiście naturalnym jest to, że upatrywano winowajcy w przemyśle motoryzacyjnym, w samochodach osobowych i dostawczych. I wtedy to firma Opel w 1985 roku zaprezentowała Asconę. Tą Asconę z silnikiem 1.8 w wersji z katalizatorem. Był to pierwszy samochód, prawdopodobnie pierwszy samochód projektowany z myślą o rynku europejskim, gdzie zastosowano to rozwiązanie. Nie wzbudziła zachwytu współczesnego świata motoryzacji. Dlaczego? Co prawda zamontowano katalizator do wersji właśnie 1.8, która pierwotnie miała 115 koni mechanicznych. Udało się to zrobić, jednakże ten silnik był o 15 koni mechanicznych słabszy, czyli był powolniejszy i był niestety bardziej paliwożerny. To też wytykali dziennikarze Oplowi, że nie dość, że samochód jest słabszy, to jeszcze pali nieco więcej. To można było przeczytać we współczesnych testach drogowych tych samochodów. Opel chwalił się, że na prace modernizacyjne przy swoich samochodach wydał 1 000 000 000 marek zachodnio-niemieckich. Sama budowa infrastruktury niezbędnej do wykonywania testów, pomiarów norm emisji spalin miała kosztować 100 milionów marek. Między innymi ponoć zbudowano specjalną wieżę, która umożliwiała przechowywanie kilkudziesięciu samochodów w odpowiedniej temperaturze od 20 do 25 stopni, tak aby spełnić wymogi norm amerykańskich. No właśnie, norm amerykańskich. W połowie lat 70., a więc 10 lat wcześniej, katalizator nie był żadnym wyjątkowym wyposażeniem na tamtejszym rynku. Większość nowych samochodów, a zwłaszcza tych, które posiadały silniki benzynowe, zawierała już układy oczyszczania spalin. I również tak samo się działo z samochodami, które oferował General Motors na tamtejszym rynku. A przypomnijmy, General Motors, właściciel Opla, oferował na tym rynku samochody, które były bliźniaczymi do Ascony konstrukcjami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mieliśmy Chevroleta Cavaliera, natomiast w Japonii była Ascona sprzedawana pod marką Isuzu
Aska, tak się nazywał model. I oba te modele, zarówno w Japonii, jak i w Stanach Zjednoczonych, od początku sprzedawane były z katalizatorem. Jest jeszcze jeden problem związany z tym rozwiązaniem, z perspektywy kierowcy w połowie lat 80. Otóż nie było do końca pewne, że jak wybierzemy się w dalszą podróż poza obszar krajów niemieckojęzycznych, to na pewno będziemy w stanie nabyć paliwo bezołowiowe. Dziennikarze zaznaczali, że na przykład w Europie Południowej paliwa bezołowiowe nie są jeszcze tak powszechnie dostępne. No, jest to rzecz, uważam, warta odnotowania.